Siemaneczko, jestem Luke, to jest Call of Duty Advanced Warfare i gramy sobie w Free for All, ponieważ jest to kolejny odcinek z serii Nuklearna Ścieżka. Mapka Detroit, mapka, na której zazwyczaj mam ogromne lagi, tym razem jakoś się ta mapka trzyma. Ten szuka tej kampy. Gramy ARX-em znowu, tym razem wersja Heavy Barrel, też mi się bardzo ta seria, ta wersja podoba. Naprawdę bardzo dobre te ARX-y są. Polecam używać tak jak ja tutaj, bez tłumika, z celownikiem. Naprawdę świetna broń. Steelbutt jest fajny, ale ma, kurczę, o 2 kreski mniejszą celność, co nie robi jakiejś wielkiej różnicy, ale ma też o 1 kreskę mniejszą szybkostrzelność, co już akurat przy każdej broni robi dużą różnicę. I właśnie, wiedziałem, że ktoś mi pleców zrobi. On się tu zrespił, czy jak? Tak, zrespił się. Dobra. Uwielbiam, ten setup jest moim ulubionym setupem ever do każdego ARX-a. Albo używam ARX-a właśnie tego, co teraz, czyli Heavy Barrel, albo ARX-a... z opóźnieniem hitmarkery wchodzą, albo ARX-a Super Light. Bez tłumika oczywiście. Uwielbiam nimi grać, świetne są. Celownik laserowy moim zdaniem bardzo polepsza tutaj rozgrywkę tymi ARX-ami. Gdzie on jest? Za późno! Chyba ta miejscówka jest spoko tutaj, żeby siedzieć. O nie! O nie, dwóch! Tu jestem! Ach, i właśnie jest ARX-a w tym setupie, mi się mega, mega dobrze celuje. To nie jest dobre miejsce. Zbyt małe, ciasne pomieszczenia. O, widzicie, właśnie. Gang Ho. Tu jestem, tu będę. Tu wybiegniesz, czy pobiegłeś dalej? Pobiegłeś dalej. Dobra, tam nie wbiegam. Pewnie ktoś mi się tu zrespi. Siemka. Oj, MP11. Goliat, to jest, kurde, taka potęga. MP11, Goliat. Tu jestem! Owa! Mam tutaj powiększony magazynek, celownik laserowy oraz... O Jezu, ale fuksiarz zdobył te wieżyczki. Celownik laserowy, powiększony magazynek oraz... co ja tu jeszcze mam? Kolbę oczywiście. Dobra, uciekam stąd, tu się ktoś zrespił. Tej czy z tej? Z tej strony, dobra. I tutaj się przejdę. Tu jest spawn, dużo spawnów. Oj, ktoś do mnie lgnie. Dobra, ta wieżyczka się skończyła. Pojechała sobie w piździec, że tak powiem. Dobra, tutaj jest też dobry spot, z tego co wiem. Pobiegam tu sobie troszeczkę. No nie mam lagów na tej mapie! Ale się cieszę, od razu mi się celuje lepiej. I patrzcie, teraz coś tu będzie biegł. Nie? Come on. O. Proszę bardzo. Wolę nie siedzieć na tym dachu, bo... Przeładuj. No i za późno. Widzicie, nawet nubki potrafią celować. Dabu? Nie. A tak, zabiłem dwóch, dobra. Myślałem, że jednego zabiłem tylko. Tu jeden lubi biegać. What? Koleś jakieś lagi ma. Aha, aha. 3 kulki, tyk, tyk, tyk i mnie zabił. Pozdro. Koleś jest hostem, albo nie wiem,
Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje nagle. No i tak mam właśnie na streakach 25. Cały mecz super ładnie, płynnie. Streak 25 albo 20 i nagle takie lagi. No i wtedy ginę. Boże. To jest jakaś porażka. I powiedzcie, co jest, co spowodowało takie lagi nagle w połowie meczu? Pod koniec w sumie już. Jezus. 15 kulek w niego musiałem ładować. Ale siedzą. Ktoś tu będzie. Więcej niż pewne. Właśnie, teraz nagle ja zacząłem mieć przewagę połączenia, bo czuję to. Ale Goliat mnie rozpieprza zawsze. Tu sobie pobiegamy, bo tu są dobre spawny. W miarę dobre. Okej. Yeah. Widzicie, tak się gra w Advanced Warfare na PC-cie. Nie wiem, czy na konsolach jest tak samo, że nagle na 20 streaku zaczynam mieć takie lagi jak tutaj właśnie. Ale jest to bardzo frustrujące, jak przez takie coś padam. Jak padnę przez własny błąd na przed DNA, to się nie denerwuję, ale przez lagi to dostaję po prostu rage'a. Mam trzy kreski połączenia, także dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. No i cześć.